kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Słuchajcie, ruszam dalej. Zmuś Hefajstosa, by wrócił do rdzenia. Zbadaj dwie komory kotła. Kotła, czy tam... Ula, zwał jak zwał. Ej, na prawo, czy na lewo? Jezu, nie wiem. Nie mogę się zdecydować, czy pójść na prawo, czy na lewo. Ej, dobra, słuchajcie, więc tak, to tutaj, słuchajcie, zakończymy ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzu, w którą stronę iść i tak. Żartowałem. Chyba byście zwątpili. To byłby najkrótszy odcinek z Horizona ever. Oh, shit! O, no. Dokąd one biegną? One miały mnie totalnie w tupalu. Może uda mi się przejechać po szynie nad tarczą. Aha, okej. Przejechać na szynie, no dobra. Tylko weź się teraz za tą szynę teraz... A, czekaj. Siup. Aylon, udało mi się naprawić większość elementów w wiądrze, ale przetwornik energii jest pęknięty. Nie możemy zrobić nowego, więc nic jest naprawy. Dobra, daj mi pomyśleć. A jak obejdziesz przetwornik? Podłączysz go do... Węzła zasilania. To mogłoby zadziałać. Czy kolcopysk? Dobra, jadę. Takie jakieś takie odporniejsze są. Jakby skażone te jakieś? O, mnie sieknął. Dostawaj! Wiecie, naprawdę wstawanie tej Aloy tutaj. Nie, mam wrażenie, że... O, dostał dupala. Mam wrażenie, że... Że ona w Horizon Zero Dawn, że ona wstawała jakoś szybciej. A tutaj dostaje w ciry i leży, nie wiem kurwa na co ona czeka. Dobra, ten leży. Czekajcie, to w ogóle co ma? Co ma to? Czerwona czujka alfa. Dobra, ślag ją trafił. O, gli do gli. Okej, czyli teraz chyba musimy... Musimy tutaj, łączy sieciowe, zdominuj, ja. Aktywacja przeciwsiłowa. Aktywacja obrony dwurzędnej. Zabij maszyny? Jakie znowu maszyny? Eliminacja jest nieuchronna. O, cholera. Nadciąga więcej maszyn. Beta! Hefajstos odciągnie od węzła. Jakieś pomysły? Coś wymyślę. Chyba na dymocz przyszedł, nie? Uu! Dostawaj rzecz! Jezu!
zamrażanko, dobra. Brak amunicji, ja pierdzie jestem, brak amunicji za chwilę. Ja, on płonie w ogóle. O, posypał się. Jeszcze? No co on to jest podatny? Na prądy. Nie mam nic z prądami takiego, ewentualnie jedynie pułapki. A kuźwa, nie tymi. Ale ty, podatna w sumie na mróz. Czemu tej podatności mi nie pokazało? To wszystkie. Wbiłam się w koncentrator sieci rdzenia. Zebrałam Hefajstusowi kontrolę nad węzłem. Możesz go zdominować. No, świetnie, w końcu. Dzięki. Czekaj, tu coś jest, jakaś skrzynka. O, noise. Dobra, łączymy. Eliminacja nieuchronna. Już to dopiero kotło. Uciekł do innej komory. A, niech się zbytnio nie przyzwyczaja. Ale naprawdę, to wstawanie tej Aloy, nie wiem, czy może jest jakiś mod, może... Przełamalne. Świetnie. Hefajstos pokrył podłogę plazmą. Muszę się nad nią przedostać. Aloy! Nadciągają kolejne maszyny! Proszę powiedz, że jesteś blisko! Pracuję na średnio. Przebijam. Ciekawe, czy są jakieś mody. Muszę sobie zobaczyć, czy jest jakiś mod na szybsze wstawanie. Aloy, pracuję nad obejściem, ale potrzebuję... Ścięgno z jednej z martwych maszyn? Tak, a wiesz, lśniący obrót. Wzmocniony jakimś cylindrem obrotowym. Żeby poprawić połączenie. Chyba się uda, Aloy. Świetnie. Może wykorzystam jednego z... O właśnie. No można by wykorzystać. Tylko czy ja tam doskoczę? Dobra, próba nie szczerła. Dobra, lecę. Lecę, bo chcę. Dobra, zobaczmy, co będzie tutaj na mnie czekać. O, skaczele, nienawidzę ich. Ta, i tam jest ten, dobra. Jasne. Kurwa, miała go za bezszelestnie ścisnąć. Ajajajajaj, słodki Jezusie. Czekajcie, bo to chyba z tego co pamiętam było odporne na mróz. Znaczy odporne, podatne, sorry. Chyba szlak go trafił. Teraz jeszcze tego. Skacze, a skacze też na mróz? A też będzie na mróz. No wstawaj!
kurczę, naprawdę, to jej wstawanie jest tak mozolne. Tak mnie to drażni. Tragiczne. Ale przez to, że tutaj nie ma jak możliwości, żeby wiecie, nie wiem, przyspieszyć jej wstawanie. Po prostu taka mozolna. Tu się pewnie też coś odwali, też nie będzie to działać. Zabij maszyny standardowo. Kurwa, co znowu tu przylezie? Skaczele. Świetnie. Zaczyna się. Co to kurwa? To nie brzmi dobrze. Spróbuję przywrócić ci dostęp. Co to jest za ustrojstwo? To dowiem się w końcu. Nie dowiem się, bo kurwa te skaczele już przylazły. Ona będzie pół dnia wstawać jeszcze. No! O mnie jebło. O Jezu, mnie jebło. Ale co to za ustrojstwo? Nie wiem, co to za ustrojstwo. Lej go w ryj. Chyba ten padł. Ten jest żywotny. O, mnie wyjebało. Satelita. Lej go na razie, póki mogę. Zróbmy sobie na nowo strzał, bo zaraz będzie brak ammo. Kurwa. Co to jest za ustrojstwo i na co to jest podatne? Na tok, na ten, na czyści wodę i na... i na toksiki. Dawaj. Dobra, toksiki mam. Dobrze. Znowu masz dostęp. Zdominuj ten węzeł. Dobra robota. Czasami po prostu nawet nie ma kiedy zobaczyć sobie, co to kurwa jest, bo tak się napierdzielają. Dramat. Zafajdane skaczery, takich nienawidzę. Jeszcze to jej podnoszenie. Przecież powoli, ja mam czas, żeby wstać. Ale ciekawe, czy faktycznie jest mod. Aż sobie dzisiaj zobaczę, nagram ten odcinek i zobaczę, czy jest jakiś mod na szybsze wstawanie. Jak będzie, to go dodaję, naprawdę. Bo to, co ona tutaj odpieprza, to jest jakieś w ogóle, nie wiem, nieporozumienie. Nie mam więcej jagódek, mam tylko dwie jagódki. Bieda trochę. Ale mam jeszcze wywary, więc plus. Plus do komory produkcyjnej. Dobra, Hefajstosowi nie zostało już wiele kryjówek. Aloy? Właśnie odnotowałam ogromny skok mocy w komorze produkcyjnej. Szykuje się coś dużego. No i... wszystko aż świeci. Hefajstos zbudował maszynę. Musiał ją skończyć. Cokolwiek to jest, jest naprawdę potężny. Prawie no nie brzmi to dobrze. Czy...
Mamy dołączyć do ciebie? Może odwrócę uwagę maszyny? Nie, Beto. Zostań, gdzie jesteś. Maszyny to mogą. Ty, ale czekaj, gdzie ja muszę teraz... Uważaj. Tu się nie dostanę chyba. Do tego. Lepiej byłoby tak przejść sobie tu, tu i tam, nie? Dobra, dostanę się. O! Uryła. Pierdziele, czasami jej te... Dobra. Tu jestem easy, a tu jest jakaś skrzynka, zarąbiście. Tu duże zapasy. Patrzcie w ogóle, jakie te dostałem. Może tylko ze zwoje lub sploty, użyj to wzmogę. Zwoje lub sploty? Coś nowego. Obrażenie przeciwko płonącym wrogom. Ale wtedy tracę trochę tych. No dobra, aha, no tak, bo to jest ten, aha, tu w sumie tylko moment, nie mam tego. Tu mogę coś zamontować. O, kwas i ogień. Dobra, dawaj. Wow. A tu, tu też coś mogę zamontować. Siła powalająca. Niech będzie może siła powalająca. To zablokowane, dobra. Ubiorak jakieś te? Mogę? Nie mogę. Dobra. Kurwa, ciekawe co tutaj za ustrojstwo. Zostanie odebrany. Aktywacja jednostki. Rzeźni kolec. Ok, podatność na czyści wodę oraz na prądy. Ok. Tak, podatność na czyści wodę i, i zamrażanie, sorry. Oj, obany szakible. A mogłem mu poodrywać trochę rzeczy? Znaczy, ja bym tak oderwać ogon. Spróbujmy. Oderwało ten ogon, czy nie? Nie oderwało jeszcze. A tylko pasowałoby sobie trafić. Ooo! Wtedy to on mnie trafi tym ogonem. A czekaj, dawaj ogonu! A mnie zajebał. No stawaj, kurwa! Pierdolę, przecież to tak to ona nie wstanie do jutra. Chyba tydzień później, a ile już stała? Spałam? Dobrze, zamarzaj. Hadro. Co to za gówno w ogóle powstało? Jak Godzilla. Nie? Taka trochę Godzilla. Jakby to Japończycy powiedzieli. Nie Godzilla, tylko Godzilla. Trzeba
Trzeba sobie trafić w nogon. Zajebiście. Kurwa, bragamo. O! Ona zaraz wybuchnie! No odsuń rzesz się od tego! Czemu się w ogóle jakoś tak plazmuje? Ja dostałem w ciry. Tego, to ją znowu zamrozimy. Ale te plazmy jakbym jej odpierdzielił. Dobra. No! Jedziesz to kurwa ten... Napierdolę, ona czasami jest taka nieogarnięta ta Aloy. No. Trzeba by ją znowu zamrozić. Dobra. Zostało 300. O, chyba szlagio trafił, dobra, zajebiście. Udało się! Kurwa. Powinien być jeszcze jeden węzeł do dominacji. No jest. Dobra, czekaj. Wysyłam ci Hefajstosa. Czekaj, tutaj dużo rzeczy leży jeszcze, trzeba je pozbierać. No, trochę jagódek. Coś tu jeszcze leży, rygłose. Tam coś jeszcze chyba leży, leży. Tu też leży. O, kolejny te. Powiem tak, nie był jakiś ultramocny, ale taki w zasadzie oporny. Że tu się jeszcze świeci, znaczy, chociaż nie, ja nie sądzę, żeby tu jeszcze była teraz jakaś walka z tym, bo przecież to już można powiedzieć, że chyba największa maszyna w tym kotle. W kociole. Okej, uwaga. Może nie będzie leżeć. Ja pierdzielę. Czemu ona jest taka nieogarnięta? Co się z nią stało pomiędzy grami? Że z ogarniętej Aloy zrobiłaś taka nieogarnięta. Dość ukrywania się, Hefajstosie. Mamko! Hefajstos wrócił do rdzenia! Dopilnuj, żeby w nim został. Ja już wracam. Niedługo zaczniemy łączenie. To dzięki tobie, Beto. Okej. Okay. Cieszę się, że z nami poszłaś. I ty, Var. My... nie dałybyśmy rady bez ciebie. Bez ciebie też coś. Ej, ta kiecka jej jakoś dziwnie faluje, nie? O, czekaj, grzybek. Grzybek halucynek. O, tutaj też grzybek halucynek. Dobra, perfecto. Aloy, obejście gotowe. Zajebiście. Dało się. No i co mam zrobić? Mam z wami pogadać, czy coś? Dobra, pomówmy z nią. Rdzenie stabilne. O, ukończono główną misję. Hefajstos całkowicie odizolowany. Czas zacząć proces połączenia.
Zrobione. Gaja, nawiąż połączenie. Gotowe. Skończyć fuzję. Trzeba wyciąć Hefajstosowi złośliwy kolor. Ostrożnie. Dobrze, ja to niego nie muszę robić. Klikać coś na, w odpowiednich momentach albo coś. O, porąbane by to było. Ciekawe, czy warto widzi to, co one. Bo jeśli nie widzi, to to musi być śmiesznie wyglądać. Siedzą i... Wariatki. A on chyba tego jednak nie widzi. Bo one to już widzą przez fokus. To stwierdził jakieś... Czego tu jeszcze brakuje? Zenitów teraz. Siodłać takiego ptoka? Oho! Witaj, witaj! Na kopio. Kosztowałaś nas sporo czasu? Co ty? Nie ma szans. Erik, złap Betę. A przy okazji rozgnieć tego karaluchę. Dostał. Dostał. Beta za mnie. No weź! Przestań się obijać! A oni mają srogą technologię. To dopiero zabawa, co? No to powarlu. W końcu. Hildo, przygotuj Gaję i Hefajstosa do transportu. O, szlak. Hildo! Zawiodła. Nie wszystko stracone. Hildo! Co ty robisz do diabła? Odcinaj ją! Nawet jej nie widzę! Co? Stanęła po naszej stronie nagle? Crazy. Beta. Wygląda, jakbyśmy byli u siebie w tej bazie. Ale coś się odwaliło. Pytanie, czy jesteśmy faktycznie u siebie, czy nie? Wygląda podobnie, ale... Gdzie ja jestem? A, no, jednak nie chyba nie. Mocno oberwałaś podczas ataku Gerarda. Podejrzewam, że wciąż musisz odczuwać ból. Zapewniam, jesteśmy bezpieczne. Nikt nas nie odkryje. Mówisz o pozostałych zenitach. Ty pewnie jesteś Tilda. Nie byłam pewna, czy Beta ci o mnie opowie. Gdzie ona jest? Żyje. I choć chciałaby być gdzie indziej, nic jej nie zagraża. Oczywiście omówimy jej sprowadzenie, jak tylko poczujesz się nieco lepiej.
Gdy będziesz gotowa, wejdź schodami. Tam się spotkamy. Ja tymczasem przygotuję śniadanie. Śniadanie? Dobra. Czyli wychodzi na to, że jedna z Zenitek stanęła teoretycznie po naszej stronie. Na razie. Chyba, że to jest jakaś ściema albo podpucha. Chyba 32 poziom mamy. Punkty umiejętności CB 8 i zaczyna się jakaś nowa misja teraz, czy nie za bardzo? Tak, czyli nowe interludium. Dobra, która, jakiego levelu wymaga ta misja? 31, mamy 32, na easy możemy ją zrobić. Dobra, ale słuchajcie, tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. No i bye bye.